Hang me, oh, hang me. I'll be dead and gone. Hang me, oh, hang me. I'll be dead and gone. Wouldn't mind the hanging, but the laying in the grave so long. Poor boy, I've been all around this world. All around Cape Girardeau, parts of Arkansas. Got so goddamn hungry, I could hide behind a straw. Oh boy, I've been all around this world. No ale na Boga, no proszę pana, no proszę mi wybaczyć, no przecież ja nie chciałem. Głupia się pan, co przepraszam, no ale, no wybacz mi pan, na Boga, puści. Dobrze, Andrzeju, potrzebuję, żebyś zabrał wąteczkę do Michała z kawy. Zrób mi mocną, tylko mocną tym razem, kawę. Rozumiemy? Najpierw 5 lat stróż, potem bezpłatny Staszu Wójtowicza. I 10 lat wspinania się po korporacyjnej drabinie. Jestem na szczycie. Wiecie co? Nawet tu otaczają mnie tacy debile jak Andrzej. Zawszony wsiór jest tu tylko dlatego, że jego ojciec potrafi dobrze posmarować. Całe szczęście, że ten idiota potrafi przynajmniej zaparzyć kawę. Okropne, zabieraj. Że tak gapisz i co? Do takiego wysokiego przyszłanego wyglądu, bo ja idę na rozmowę wszelkim, tak sobie mówiłem. Nie wiem. Nie jestem z miasta. Może ten. Tam? Pan mówi? Chyba tak. Dziękuję najpierw. Dziękuję bardzo. Dzień dobry. Ja przyszedłem na rozmowę kwalifikacyjną.
dobry. Witam. Ja przyszedłem na rozmowę kwalifikacyjną. Pan... Bednarczyk. Lipowicz, Adam. Pan Lipowicz. Panie Adamie, proszę chwileczkę poczekać. Ja tylko zatelefonuję w jedno miejsce i może pan wchodzić. No, dobrze. Pani była tutaj na koncercie? Taki blondyn grał. Z gitarą. Była pani? Tak? Ja siedziałem w trzecim rzędzie, a w drugim rzędzie przede mną siedział taki dżentelmen, zupełnie podobny do tego pana. Widziała go pani może tam? Widziałam. Tak? Na pewno. I to jest ten sam dżentelmen, tak? Co na drabinie? Na 100%. Bo ja muszę na pewno wiedzieć, bo wie pani, ja go ocharkałem. Ja muszę tę sprawę w tym momencie wyjaśnić. Ja muszę zawsze wiedzieć, na czym ja. To jest na pewno ten mężczyzna. Tak. Pan był? Na pewno ten facet? Chyba tak. Chyba to ja nie mogę. Chcę powiedzieć, jak to tylko nie chyba. To można? Już. O, tak. Dzień dobry, witam pana jeszcze raz. Proszę wchodzić śmiało. A jeszcze przedtem. Tak, no właśnie, ja bardzo chciałem wyjaśnić. Proszę przygotować CV i list motywacyjny. A, oczywiście. Mógłby pan to podłożyć na sekundę? Tak. Dziękuję. Proszę. No, proszę, nie pamiętam. Ważne, że jest, prawda? Bo wie pan, może ja nie powinienem zaczynać od tego, ale ja wczoraj siedziałem za panem na koncercie i taki incydent miał miejsce. Ja kichnąłem i ocharkałem pana, ale nieumyślnie, zupełnie nieumyślnie. I powie panu, że całkiem niezła referencja, naprawdę. Widzę, że tu 2 lata w Polmexie, bardzo dobra firma, notabene sam tam pracowałem. Ale wie pan, mnie tu martwi, nie widzę żadnych języków obcych. No tak, właśnie, bo to było nieumyślnie. Wczoraj, no, na koncercie, siedziałem za panem i pana... Rzeczywiście, pan wczoraj za mną siedział. Tak, i... Co za nonsens, no. Plułem pana. Proszę pana, niech się pan skupi na rozmowie, dobrze? Dobrze. Nie, bo widzi pan, ja w ogóle nie chcę pana denerwować w żaden sposób. Jeśli ja ośmielam się teraz w ogóle do pana mówić, to widzi pan to tylko przez uczucie najszczerszej skruchy. No widzi pan, nieumyślnie, no. Pan sobie teraz ze mnie drwi? Nie, proszę pana. Absolutnie nie drwi, no bo drwić, tak jak szanowny pan raczył przed chwilą powiedzieć, nie miałem zamiaru. A chciałem jedynie przeprosić za to, że ocharkałem pana, bo widzi pan, jak my sobie na żarty pozwolimy, to już żadnego szacunku wzajemnego nie będzie i my sobie nie możemy na żarty żadne tutaj pozwolić. Dobrze, rozumiem, ale mam do pana trochę inną propozycję. Jeżeli chce pan kontynuować rozmowę, to proszę wchodzić, a jeżeli chce pan dalej o tym rozmawiać, to może pan wyjść w tej chwili. Nie wiem. Niech pan trzyma, proszę. I ja mam do pana parę pytań, dobrze? W takim razie pierwsze. Pracował pan w Polmexie. Na jakim stanowisku pan tam pracował? Na zastępca dyrektora działu. Young Assistant Brand Manager? Możliwe, to chyba testy na angielski. Dobrze, jak u pana z pracą zespołową? Dobrze. A radzenie sobie ze stresem? Aha, doskonale. No dobrze, czyli języki obce tak
sobie, ale umie pan sobie radzić z stresem, umie pan działać w drużynie. Super. A gdzie pan siebie wyobraża sobie za 5 lat? Na jakimś wysokim szczeblu pewnie. Nie wie pan co, ja już nie wytrzymam tego. Ja najmocniej, ja chcę wiedzieć, czy myśmy sobie tę sprawę do końca wyjaśnili. Ja pana opakałem. Najmocniej przepraszam, ale to było nieumyślnie. Ja najmocniej chciałem. Czymś panie Adamie. Ostrzegałem pana. Mówiłem panu, że pan przestał. Andrzej! Ile wyjdzie pan sobie z Andrzejem? Kiedy razem nie jest z nim wyjdziesz? Jesteście obaj skończonymi idiotami. Nie mam zamiaru zamiarować do życia. Nieumyślnie, naprawdę. Jeden będzie teraz mi tutaj cały czas pieprzył o tym samym. Drugi nie potrafi się zanieść.